Cześć, z tej strony Mariusz, a to już trzeci odcinek z gry Brothers A Tale of Two Sons. W ostatnim odcinku, jak pamiętacie, zapewne pomogliśmy przemiłym trollom. I trafiliśmy do jakiegoś lasu. No właśnie. Teraz jest ciemno jak cholera. Czyli starszy brat ma pochodnie, młodszy musi podążać za nim. Na szczęście te wilki boją się ognia. Młody, nie wyrywaj się, bo nie masz czym walczyć. Co to jest? Coś wisielca tutaj. Może to jakieś wrogie plemię zamieszkuje. Gra zapowiadała się tak malowniczo. Rysunkowo, pięknie tutaj nagle jakieś wisielce. Cmentarz. No dobra. Co my tu mamy? Figura anioła. Okej. Wrócę trochę kamerę. Aby tu nic strasznego nie wyskoczyło. Bo nie mam się jak bronić. Dobra, to jest jakiś dzwonek. Okej, to jest jakaś świątynia, jakiś klasztor. Nie, młody nie dostanie pochodni, znaczy latarni. Okej, czyli już wiemy, gdzie iść. Wygląda na to, że zmierzamy w dobrym kierunku. No tak, poprosimy o klucz. Ata! No, było blisko. Nie skakać to razem. Dobra, ważne, że jesteśmy połączeni. Teraz trzeba za tymi lampionami płynąć, czy się jakiegoś uchwycić. Raczej w prawo. A nie, dobra. Nie wystarczy tego pływania. Na szczęście była tutaj ta wielka skała. Kolejna ławka. Co te ławki oznaczają? Czy to jest taki po prostu, nie wiem, element dekoracyjny, czy to ma jakieś większe przesłanie? Bo zobaczcie, są te ławki w różnych takich ciekawych miejscach. Na pewno w miejscach widokowych. Ale dziwne są te ławki. Jakieś takie podejrzane. Można sobie razem usiąść? Można. Czy coś więcej będzie widać? Nie. Nie ma co siedzieć, trzeba ratować ojca. Jak widzieliście, już nie jest z nim za dobrze. Nie,
zaraz, stąd przyszedłem. Mamy zmierzać na dół, a nie do góry. Znowu kręcę kamerę. Troszeczkę to jest upierdliwe z tą kamerą. Trzeba sobie ją trochę odkręcać. Dziwne drzewo. Nie ten guzik, zapominam jeszcze, która strona jest od którego brata na padzie. Starszy brat był stroną lewą. Nie udało się. Za szybko. Jeszcze raz. Na szczęście jest ten autozapis i nie trzeba biegać nie wiadomo ile, żeby dotrzeć do tego miejsca. Z jednym bratem. Nie, jednak nie. To się zawaliło. Nie, bracia są osobno, a ten drugi nie umie pływać. No dawaj młody, dasz radę. Dobra, odpocznij sobie. Starczy, na szczęście też wyszedł na brzeg. Co to za stworzenia? Co to było? Stworzenie żyją. Dobra, musimy przenieść naszego brata. To drzewo jest jakieś agresywne. To drzewa, chyba jakieś korzenie są. Młody, trzymaj się. Robię co w mojej mocy. Swoją drogą, bardzo pomysłowy etap. Tak abstrahując od całej tragedii. Co tu się dzieje? Tak, trochę obniża swoją pozycję na tym badylu. O nie. Sterowanie nad młodym, tylko starszy. Może coś zrobić? Dobra, mamy go. Dobra, do góry. Nai! Eno! Ta! Okej. Żyje. Bardzo dobrze. Co to za kraina? Już nie jest tak kolorowo. Ale ktoś tu pali te pochodnie. Te lampiony, więc... Kogoś tu znajdziemy. Co to za ręka?
Wydaje mi się, że to jest jakiś sen. Tu dziwnie ekran faluje. Co jest z naszym bratem? Naya? A tam widzimy naszego ojca. Dobra, teraz nie mogę sterować starszym. Co mam tu zrobić? Okay, teraz mogę podejść do ojca. Naya! Daddy! Czemu chce nas? Czemu nas leje po twarzy? Przestań. A, dobra, okej. Po prostu nas reanimował. A we śnie wydawało się tak, jakby nas lał po twarzy. Otoa? Da, Alin. W międzyczasie zrobił się dzień, więc jest o wiele przyjemniej. O nie, to jest jakiś wisielec. Nie rób tego. Nie rób tego, nie rób tego, nie rób tego. Ilu! Adi! To! Ilu! 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 Dobra, uratowaliśmy wisielca. Co się dzieje? On, Ria, sa! Czemu chciałeś to zrobić, człowieku? Walila, haji! Tam u góry są jakieś rysunki. Dobra, może młody wejdzie? Nie, młody nie da rady. Nie, no da rady. W sumie nic. Starszy też tu nic nie może zrobić. Myślałem, że to ma związek z tymi rysunkami, które tam są na stole, ale tu ktoś leży. Dobra, chyba wszystko jest jasne. To był pożar. I ktoś pewnie z rodziny tego mężczyzny spłonął. I tak go to załamał, że chciał popełnić samobójstwo. No, teraz ten. Tu coś leży. Okej, to z tym starszym bratem chyba nie muszę się tu wspinać. Może jednak muszę.
No dobra, dziwne to było. Okej, dobry uczynek. Pozytywka. Odblokowałem achievement A Sad Time, smutny czas. A, tu są dwie osoby, czyli pewnie rodzina tego człowieka. Tylko tyle mogliśmy dla nich zrobić. Niestety. Jedyne wspomnienie, jakie pozostało po domu i po rodzinie, to to pozytywka właśnie. Przewracajmy na główny tor wydarzeń. Ja! Nie, te kwiaty też wydawały się takie interaktywne. Odświetlane jakby. Wow. Dobra, udało się. I teraz pewnie drugą część mostu trzeba wysunąć. Trochę cofnij. Dobra, teraz. Dobra, udało się. Dobra, idziemy dalej. Czy coraz wyżej? Kolejna ławka. Zamek, czy inne sanktuarium. Okej, na pewno zmierzamy w tamtym kierunku. Powoli, powoli. Okej, jakiś przerywnik. Co my tu mamy? Dali. Oto. Czyżby jakieś znajome miejsce z tej mapy? Chyba tak. Dia, Atai. Okej, czy tam była lotnia? Co my tu mamy? Tu można jeszcze przejść chyba. Da! Ja! Nie, nie można. Koziołki, tylko czy one nas nie zaatakują? Okej, ciekawe. No dobrze, mamy koziołki. I co dalej? Tędy? Chyba tędy. Okej. Proszę.
podoba projekt etapów. Wszystko jest takie na swoim miejscu. Nie wyglądasz tak sztucznie. Połączenie z tą malowniczą grafiką to tak naprawdę dobrze się to komponuje. Nie można powiedzieć, że ta grafika jest brzydka. Ma swój urok po prostu. Gdyby była fotorealistyczna, nie byłaby aż taka fascynująca. Okej, znaleźliśmy jakiegoś staruszka. No dobra, chyba mamy mu coś naprawić za pomocą tego koła. Dobra, ja jako ten starszy brat to chyba taka. Hej, Naya! Hej, Naya! Czy mogę z tym przeskoczyć? Nie, nie mogę. Bez tego? Mogę. Jakaś podwójna wajcha. Nie działa. Jeszcze raz muszę zbiec tym bratem i tym bratem, bo oni się nie mogą za bardzo od siebie oddalać. Że młody nie ma siły przeskoczyć. Nie. To jak to zrobić? Przerzucić po prostu. Dobra. Teraz ma to sens. Wow. Jakby nie mogli upuścić tego po prostu. Teraz łap młody. Idealnie. Super. Młody, dawaj, grzej wajchę. I kręci. To komicznie wygląda. Po prostu kręcę dwiema gałkami naraz. Mamy naszego staruszka. Jakiś naukowiec? A ta! Tak wygląda. Szalony doktorek. Trochę można pozwiedzać, co on tu ma. A co może młody robić? W sumie nic. Nic nieruchoma ta wajcha. Może pogadajmy z nim? Kamień, papier, nożyce. Nie, a jak starszy podejdę? A to! Il. Wenda hi. Ala tia. Ia. Mali. Sa. Okej, tylko o czym była mowa? Ia. Jeszcze raz, jak podejdę młodym. No nie. Może teraz się uda? Ah!
zamek, tam jakaś pracownia. Ciężko powiedzieć, co to za budynek. Jakieś posągi. Przerwane wejście. Przerwany most. Chyba ruiny tego pozostałe. Tego obiektu. Czy starszy zobaczy coś więcej? No nie. Nie wydaje mi się. Rozumiem, gdyby starszy miał jakiś problem ze wzrokiem czy coś takiego i młody mógł zobaczyć wtedy więcej, no to okej, to miałoby sens. A tak to oboje mają zdrowy wzrok. Dobra, lecimy. Sterować. Trochę przewozić na prawo. Wyrównać. Znosi. Dobra, lekko w lewo. Równam. No, bardzo nietypowy system sterowania. Równo. Na pewno nie dla jednej osoby. I w lewo. W prawo, co ja gadam. Ciągnąć ciężar. O nie, ptaki podniszczyły lotnię. Chyba uda nam się dolecieć. Już nie wygląda to za ciekawie. Tu, w lewo? Nie. Nie. Kurczę, chciałem już do najbliższego jakiegoś bezpiecznego punktu. To jednak nie był ten punkt. Okej, teraz pójdzie perfekcyjnie. To w prawo raczej bym nie poleciał. Jeszcze troszeczkę. Nie ma co ryzykować, tak na centymetry. Zmowa. Strasznie rzuca. Teraz będzie znowu w prawo. Niestety znowu te ptaszory wstrętne. Okej. Trzymam twardo kurs. Czy to nie tam w lewo? Już widzę. To jest taka półka. No dobra, sukces, udało się. No, ciekawe, co to za zamek. Z pewnością się przyda. Jak spinaczki. Okej, jesteśmy gotowi na zdobycie tej twierdzy. Ale nie będzie łatwo, nie będzie. Dobra, myślę, że ten odcinek już należałoby zakończyć, a
czy zdobędziemy tę twierdzę razem z naszymi dzielnymi braćmi, to dowiecie się w kolejnym odcinku. A póki co, to trzymajcie się na razie i pamiętajcie o komentowaniu, subskrybowaniu i lajkowaniu. Jestem wam bardzo wdzięczny. Dzięki, że byliście ze mną. Trzymajcie się. Cześć.